Barwne przebrania, akordeon oraz głośne śpiewy. Zgodnie z tradycją w Chrząstowicach odbyło się wodzenie niedźwiedzia. Od samego rana wyróżniająca się grupa chodziła od domu do domu. Plan na dzisiaj, jak co roku, zaczynamy o godzinie 6 wspólnym śniadaniem, wychodzimy z klubu samorządowego, o godzinie 7 jesteśmy w pierwszym domu. Koniec, no myślę, że dzisiaj będzie około 19, gdyż no domów z roku na rok coraz więcej tak przybywa. Także no mamy co robić, tak? Wieczorem jest zabawa dla dzieci. Na ulicach zobaczyć mogliśmy między innymi parę młodą, piekarza, lekarza i strażaka. Obecni byli również policjanci, którzy wystawiali rekordowo dużą ilość mandatów. Jesteśmy członkami OSP Chrząstowice i wspieramy lokalne tradycje, zwyczaje. Ja to jestem nowy, to żeby poznać ludzi. Co dzisiaj grasz? No jakieś poleczki, skrzypeczki, walczyki. Myślisz, że ta muzyka jest ważna dzisiaj? No bardzo, bez muzyki by nie było niedźwiedziów, nie? Chodzimy już od wielu lat, taka nasza tradycja. Fajnie jest, zabawa. Na czele korowodu zobaczyć mogliśmy wyjątkowo roztańczonego niedźwiedzia. Gospodynie z chęcią wychodziły przed dom, żeby zatańczyć z wyjątkowo włochatym towarzyszem. Jest to tradycja na Śląsku kultywowana od dosyć dawna, także no, misiu idąc do domu tańczy z gospodynią, co wróży na przyszłość powodzenie temu domostwu. Także no, my staramy się to kultywować jako strażacy. No i co roku odwiedzamy te domy. Ja jestem jak najbardziej za kontynuowaniem takich pogodnych tradycji. To jest łączenie jakby ludzi ze wsi, nawet nowych, którzy tu przybyli, no właśnie na poznanie się potem na takiej zabawie. Rzecznicy przede wszystkim jest to po prostu nie psują i tak dalej, tylko bardzo ładnie się bawią. Podczas odwiedzin u mieszkańców prowadzona była zbiórka pieniędzy, której celem było wsparcie lokalnej jednostki ochotniczej straży pożarnej. Całe środki zebrane podczas wodzenia są przeznaczone na ochotniczą straż pożarną, na zakup sprzętu i mundurowania. Jeżeli taniec z niedźwiedziem rzeczywiście przynosi szczęście na cały rok, to Chrząstowice mogą zostać jedną z najradośniejszych wiosek w kraju. Niedźwiedź po tak intensywnym dniu z pewnością musi porządnie odpocząć przed przyszłorocznym korowodem.